stanowić zaporę ogniową przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy w tym roku, czyli roku wyborczym w Polsce. Niemiecki polityk po prostu w sposób jawny zaprezentował stanowisko klasy politycznej Niemiec wobec Polski, wobec sił politycznych w Polsce. Niemcy chcą się czuć w Polsce jak u siebie i meblować polską scenę polityczną i mają tutaj takich swoich wysłanników, którzy od wczoraj milczą. Gdzie są liderzy Platformy Obywatelskiej? Dlaczego nie żądają przeprosin od Manfreda Webera, od swojego przyjaciela, który próbuje ingerować w wybory demokratyczne w Polsce, mówiąc, że Niemcy będą sobie tutaj ustawiać polski rząd wedle własnego życzenia. Dlatego dzisiaj apelujemy jako suwerenna Polska, żeby w imię suwerenności Platforma Obywatelska, żeby Donald Tusk, ten człowiek, który właśnie ma być tym wykonawcą niemieckiej idei politycznej w Polsce, żeby ten człowiek zażądał przeprosin od swojego kolegi Manfreda Webera i zażądał, żeby ten nie ingerował w wybory w Polsce, które będą miały miejsce w tym roku. Ja przypomnę tylko, że koleżanka pana Webera, pani von der Leyen, również niemiecka polityk, w podobnym patronackim tonie wypowiadała się o możliwym rządzie we Włoszech i wówczas włoska klasa polityczna w całości skrytykowała von der Leyen za ingerencję w proces wyborczy we Włoszech. Czy Donald Tusk będzie miał tyle odwagi, żeby postawić się swoim niemieckim patronom? Niestety wątpię, ale ten apel musi zostać postawiony, tym bardziej, że widzimy doskonale, jak Niemcy próbują ustawić rząd w Polsce, ponieważ liczą na zmianę polityki Polski. Wczoraj Financial Times informował, że Niemcy nie zgadzają się na konfiskatę aktywów rosyjskich, które miały być przeznaczone na odbudowę Ukrainy w formie reparacji, odszkodowań, ponieważ obawiają się, że wówczas Polska będzie mogła skutecznie wyegzekwować swoje żądania. Ja przypomnę, Platforma Obywatelska nie chciała za bardzo wspierać żądań polskiego rządu, ale widzimy, jak klasa polityczna niemiecka boi się prawdy o II wojnie światowej i skutkach, które do dzisiaj nie zostały rozliczone. I Niemcy mają swoje interesy w Polsce i je brutalnie realizują. A ci, którzy są ich przyjaciółmi, ci, którzy realizują ich interesy, milczą. Dlatego też Donald Tusk powinien zabrać w tej sprawie głos, powinien zażądać przeprosin od swojego kolegi, powinien po prostu powiedzieć mu, żeby się w polskie wybory nie wtrącał. Szanowni Państwo, maski opadły. Kiedyś o Platformie Obywatelskiej mówiono, że jest to ukryta opcja niemiecka. Po słowach Manfreda Webera maski opadły. Jest to otwarta opcja niemiecka. Rzeczywiście jest to niebywałe w kontekście słów pana Webera, wcześniej w kontekście słów pani von der Leyen, która mówiła: Donald, mamy nadzieję, że wrócisz tu jako premier. Skleja się to w jedną całość. Platforma Obywatelska ma już na swoim koncie reset z Rosją. Pytanie, czy teraz zależy tej partii na resecie z Niemcami w kontekście na przykład reparacji. W tych wyborach chodzi o to, że obóz suwerennościowy, obóz Zjednoczonej Prawicy chce zdobyć władzę, żeby dalej rządzić, żeby w Polsce była demokracja. Natomiast obóz Donalda Tuska chce tę władzę oddać. Dlaczego taką tezę tutaj przedstawiam Państwu? Ponieważ znamy plany rządu niemieckiego w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej. W oficjalnych dokumentach kanclerz Scholz i w koalicji z Zielonymi zapisali, że chcą zmienić Unię Europejską, żeby powstało jedno federacyjne państwo Unii Europejskiej. Żeby do tego doprowadzić, trzeba zmienić traktaty. A żeby zmienić traktaty w Unii Europejskiej, potrzebna jest jednomyślność. W głowach niemieckich polityków jest pełna świadomość, że dopóki rządzi Zjednoczona Prawica, na tego typu eksperymenty, na tego typu zmiany nie będzie zgody. Dlatego tak bardzo zależy im, aby zainstalować tu marionetkowy rząd pod dyktando niemieckie. I tym rządem miałby być Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Jest to niezwykle duże, olbrzymie zagrożenie dla naszej demokracji. I tego typu działania, uległości wobec Niemiec, każdy dzień rozpisuje nowe scenariusze. W ostatnich czasach debata wokół polityki imigrantów, nielegalnych imigrantów, którzy mają być przymusowo lokowani w Polsce. I co mówi kanclerz Scholz? Że z punktu widzenia Niemiec jest to niezwykle istotny mechanizm, który musi być wprowadzony, zaimplementowany w całej Unii Europejskiej. Donald Tusk teraz na potrzeby kampanii wyborczej Platforma Obywatelska próbuje ten temat ośmieszyć, powiedzieć, że nie jest on istotny. Ale doskonale pamiętamy słowa rzecznika rządu Platformy Obywatelskiej, który mówił, że Polska jest w stanie przyjąć każdą ilość.
Wtedy mówiliśmy, że jest to pod dyktando niemieckie i teraz mówimy, że jest to pod dyktando niemieckie. Dlatego uważamy, że niezwykle ważne jest, żeby w tak istotnych sprawach jak przyjmowanie nielegalnych, przymusowe przyjmowanie nielegalnych imigrantów, mieli możliwość wypowiedzenia się polscy obywatele. Dlatego jesteśmy bardzo mocno za referendum. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania? Pani redaktor, to są pytania do prokuratury, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Nie wiem. Sprawa jest, spotykałem od kilku miesięcy Państwo pytać o sprawę NCBR-u. Zawsze stanowczo, jako przedstawiciele suwerennej Polski, jesteśmy za tym, żeby wszystkie wątpliwości były szczegółowo wyjaśnione przez prokuraturę. Prokuratura prowadzi śledztwo. Sami Państwo informujecie o niektórych czynnościach prokuratury w tej sprawie. Natomiast Pani pyta mnie o konkretną czynność związaną z konkretną osobą i te informacje są w posiadaniu prokuratury. Czy są planowane czynności, czy zostały przeprowadzone czynności? Ja tych informacji po prostu nie mam i Pani doskonale wie, że ja tych informacji nie mam, bo pracuję w Ministerstwie Sprawiedliwości, a nie w prokuraturze, która prowadzi postępowanie. Znaczy takie państwo, czyli czytamy informacje medialne. Pan Adam Bielan jest przedstawicielem partii, która tworzy obóz Zjednoczonej Prawicy. Jego aktywność w ramach kampanii wyborczej jest również wydelegowanie go do pewnych działań jest decyzją tej partii, która w naszej koalicji się znajduje i wzajemnie partii sobie nie wybierają, że ten ma być, ten ma nie być. To są decyzje każdej partii, która w jakiś sposób jest reprezentowana w różnych gremiach współpracy przed kampanią i w jej trakcie. Sprawa budzi bardzo poważne wątpliwości i powinna być wszechstronnie wyjaśniona. Jestem przekonany, że tak będzie, ponieważ sami Państwo jako media informujecie o tym, że jednak te czynności prokuratura prowadzi od kilku tygodni dosyć intensywnie. Ale pani redaktor, bo pani przychodzi tutaj, przesłuchać Bielana, to niech pani jedzie do prokuratora, przedstawi mu swój wniosek i może pan prokurator pani odpowie, który prowadzi postępowanie, co myśli na temat pani wniosku. Uważam, że w tej sprawie rzeczywiście prokuratora działa sprawnie, ponieważ z informacji, które państwo przedstawiacie, tych czynności dosyć dużo przeprowadziła w ciągu ostatnich kilku tygodni, ale... Na podstawie informacji medialnych. Przecież powiedział minister... Czy pani mnie słucha? Jak mówię pani, że... Pani redaktor, to jest pytanie do prokuratury. Pani celowo zadaje mi pytania, które pani doskonale wie. Są pytaniami, których osobami właściwymi do udzielenia odpowiedzi tak, nie, bądź w innym trybie jest prokuratura, która dysponuje bądź nie dysponuje takim nagraniem, może potwierdzić fakt, że takie nagrania są, istnieją, czy są w postępowaniu dowodowym, czy są poszukiwane, czy są przekazane biegłym. No różnych wiele opcji jest i wszystkie te opcje odpowiedzi może pani udzielić prokurator, czy rzecznik prokuratury, który prowadzi postępowanie. Z mojej strony mogę pani powiedzieć tyle, że sprawa NCBR-u musi być wyjaśniona, ponieważ mówimy o dużych pieniądzach publicznych, mówimy o wątpliwym konkursie i z tego powodu nie dziwię się państwu zainteresowania sprawą. Natomiast pani trochę w błędnym kierunku zmierza, nie pytając po prostu nie te osoby, która te informacje może posiadać. Dziękuję. O, panie redaktorze, dziękuję za to pytanie. Jak zwykle TVN myślał wiele godzin, jak tutaj wybronić platformę z tej wypowiedzi Manfreda Webera. Otóż, panie redaktorze, pan Weber może sobie mówić, czy on reprezentuje partię IPP, czy jakąś inną partię. Tylko czy partia IPP startuje w wyborach w Polsce, panie redaktorze? IPP w tłumaczeniu European PL. People Party, IPL, Europejska Partia Ludowa. No to jest skrót. To samo. To samo, tak? Ale w każdym razie, panie redaktorze. Czy IPP, EPL startuje w wyborach w Polsce? No oczywiście. Startuje czy nie? Że nie startuje, tak? Czy my jako członkowie grupy EKR, kiedy były wybory we Włoszech, czy jakiś lider Prawa i Sprawiedliwości mówił o partii Giorgi Meloni, braciach w Włochach, że wygramy wybory we Włoszech, stworzymy rząd we Włoszech? Czy tak mówimy jako przedstawiciele partii? Nie, panie redaktorze, to jest właśnie bardzo ważna semantyczna kwestia.
my o wyborach w innych państwach, nasze partie, które mają swoich sojuszników w ramach polityki europejskiej, mówimy, że partia z naszej rodziny może wygrać wybory w tym i w tym kraju, może będzie łatwiej współpracować, ponieważ jesteśmy z jednej rodziny politycznej. My nie mówimy o partii europejskiej jako partii, która startuje w danym państwie członkowskim. A pan Weber wypowiada się o partii ludowej w taki sposób, jakby to ona startowała w wyborach w Polsce. Partie europejskie zajmują się sprawami na poziomie europejskim, czyli formują grupę polityczną w Parlamencie Europejskim, podejmują decyzję o legislacji na poziomie Unii Europejskiej. I pan Weber właśnie swoją wypowiedzią per my, ten on jako lider, on, ten niemiecki polityk, który tutaj mówi Polakom, jak mają wybierać, on ingeruje właśnie takim sformułowaniem. Właśnie on wyraża swoje poczucie, że jego partia, Europejska Partia Ludowa, jest graczem politycznym wewnętrznych wyborach polskich. I ja naprawdę dziękuję stacji TVN za próbę prostowania tej kompromitującej wypowiedzi. Ja czekam raczej na to, aż Donald Tusk powie, że zbeształ swojego kolegę za to, że próbuje ingerować w sytuację wewnętrzną w Polsce. Pan Weber może się wypowiadać, jak będą wybory do Parlamentu Europejskiego, że życzy powodzenia Platformie Obywatelskiej, bo chce, żeby jak najwięcej posłów znalazło się w grupie EPP w kolejnym Parlamencie Europejskim. Ale nie ma prawa moralnego, żeby wypowiadać się ze swojej pozycji politycznej na temat wyborów wewnętrznych w Polsce. A taka właśnie narracja antyniemiecka unijna będzie elementem kampanii wchodzącej w PiS-u i też... Panie redaktorze, to Niemcy od wielu lat różnymi metodami atakują Polskę. My jesteśmy tutaj stroną defensywną, stroną odpowiadającą. To Niemcy od lat wymyślają mechanizmy szantażu poprzez Unię Europejską wobec Polski. To Niemcy chcą w Polsce wcisnąć nielegalnych migrantów. To Niemcy blokują Polsce pieniądze w Unii Europejskiej. To Niemcy oczerniają Polskę na świecie jako kraj niedemokratyczny. I my musimy wszystkie te kłamstwa Niemców prostować, a teraz jeszcze Niemcy nie chcą zająć rosyjskich aktywów, żeby z tych pieniędzy odbudować Ukrainę po wojnie, ponieważ boją się, że będą musieli Polakom zapłacić za reparacje z czasów II wojny światowej. Więc panie redaktorze, no sami Niemcy tego swego Für Deutschland kolegę mają w Polsce i to Niemcy są, można powiedzieć, kreatorami tych tematów w Polsce. Bo gdyby się od Polski odczepili, to byśmy mówili pewnie o innych sprawach. Przyjmując zmiany w sądownictwie, ogólnie sami robicie sobie taką politykę. Nie, panie redaktorze. Pytanie, czy to jest stanowisko stacji TVN? To nie jest stanowisko. No bo to brzmi jak... Pana opinia. Jak stanowisko... Ale panie redaktorze, czy politycy w Polsce... Zamiast zadawać pytania, formułujecie tezy na temat, co powinien rząd zrobić w kontekście, sądów. Panie redaktorze, darujmy sobie tego typu. Panie redaktorze, zmiany w polskim sądownictwie dokonywane są w Polsce. Zmiany w niemieckim sądownictwie, jakiekolwiek one są, dokonywane są w Niemczech. Czyli my jako polscy politycy jeździmy po Niemczech i mówimy, róbcie sobie takie sądy, róbcie takie sądy, to robicie źle, to robicie dobrze? Czy my to robimy wobec Niemców? A w państwa stacji wypowiadał się, pamiętam kilka lat temu, prezes Federalnego Sądu Niemieckiego, który jest wybierany przez polityków i karcił Polaków, że chcą mieć troszkę podobny system jak Niemcy, bo jesteśmy niedojrzałą demokracją. I spotkało się to z kontrą ze strony państwa dziennikarzy? Nie, państwo mówiliście, Niemcy pouczają Polskę. Ale jednak na przykład Trybunał Konstytucyjny dalej się nie może zebrać, mimo tego, że powinien i ogłosi się co więcej werdykt w sprawie Sądu Najwyższego. Ale panie redaktorze, no nie jestem sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, no, w tej sytuacji nie jestem w stanie ja rozwiązać, ani kolega poseł Kantek. Jestem za tym, żeby Trybunał Konstytucyjny rozpoznał sprawy, które przed nim zawisły w zakresie suwerenności Polski. Przede wszystkim kibicuję Trybunałowi, żeby w końcu się zebrał i orzekł w mojej ocenie dosyć oczywistą niekonstytucyjność ustawy o Sądzie Najwyższym, która jest wynikiem właśnie szantażu niemieckiego wobec Polski. Wyobraźmy, panie redaktor, możemy odwrócić pytanie, zobaczmy, co by się stało, gdyby w ogóle tych programów nie wprowadzono. 500+, Maluch+, dzięki czemu matki mogą wracać na rynek pracy, dzieci mogą trafiać do żłobków. Duże pieniądze wydaliśmy na to jako rząd, a wyobraźmy sobie, sytuacja rzeczywiście jest niepokojąca, ale
zwróćmy uwagę na to, co by się stało, gdyby tych programów nie było. Zapewne byłoby jeszcze gorzej. I demografia w Polsce rzeczywiście, niska dzietność jest ważnym tematem społecznym. Natomiast również były prezentowane badania w ostatnich miesiącach wskazujące na to, jakie są przyczyny. I niestety, to jest moja osobista opinia, obserwacja, nie stawiam tego jako tezy, która jest faktem społecznym, ale odnoszę wrażenie, że część środowisk intelektualnych w Polsce, część środowisk politycznych stara się deprecjonować rodzicielstwo jako takie. Czyli tu mówienie, prezentowanie dzieci, rodzicielstwa jako coś mniej fajnego niż rozwój indywidualnej kariery, rozwój indywidualny. I to są kwestie bardzo poważne społeczne i mam nadzieję, że pani pytanie i temat to, że TVN zajmuje się tą sprawą, pozwoli nam na poważną debatę, która pozwoli przede wszystkim znaleźć odpowiedzi na pytania, dlaczego młode Polki, młodzi Polacy nie chcą tworzyć tak dużo rodzin, żeby z tych rodzin się rodziło tyle dzieci i żeby była zastępowalność. To jest ważna sprawa, ale na pewno... Nie, pani Reda, pani... I są tworzone i uważam, że gdyby tych zachęt nie było, problem byłby o wiele większy, natomiast jest warto mówić o przyczynach tego i nie jest przyczyną tego to, czy jest za mało, czy za dużo środków asygnowanych. Uważam, że gdyby było mniej, to problem byłby większy, natomiast pieniądze wszystkiego nie rozwiążą. Takie są fakty. A wie pani, że z tych badań wynika, że akurat właśnie... Dziękuję, że pani ten wątek ciągnie, że zmiany w prawie aborcyjnym wynikające z wyroku TK wedle badań właśnie wśród kobiet nie są przyczyną... badań bodajże Onet publikował taki raport kilka tygodni temu. Zachęcam do lektury. Do IPN-u informacje i to IPN będzie to oświadczenie weryfikował. Czy to jest właściwa droga? Bo to jest problem z drugą. To jest fantastyczna ustawa. Szkoda, że nie była przyjęta 30 lat temu. Ale nie ma trybu odwoławczego. Z dnia na dzień tysiące ludzi mogą tracić pracę. Czyli nie pracowałem szczegółowo nad trybem. Od każdego rozstrzygnięcia administracyjnego w Polsce przysługuje droga sądowa, jaka jest przyjęta, czy administracyjna, czy w sądzie powszechnym w tej sprawie. Następczo, no nie wiem, nie pamiętam na wyrywki tej ustawy. A czyli jednak istnieje. A czyli oni przyznają, że jednak istnieje. Ktoś traci pracę właściwie z dnia na dzień, to jest tydzień. To pani tłumaczę. Osoby, które współpracowały ze Służbą Bezpieczeństwa i innymi organami władzy komunistycznej przed 89 rokiem, powinny swoją pracę stracić 30 lat temu. I cieszę się, że ta ustawa weszła w życie. Uważam, że 30 lat za późno. Ale nie są to te osoby, które chcą? Chyba wyraziłem się chyba jasno. Nie wiem, czy kolega poseł może chciałby... Nie. Będę cytowała. Widać też wyraźnie, że rośnie zwłaszcza odsetek kobiet, które tak myślą. Tak, że wyrok Trybunału... A na którym miejscu, pani rektor, na którym miejscu się znajduje ta przyczyna? 7% uważało, że wyrok przełoży się na mniejsze... Pani redaktor, ale pani, tam w tym raporcie jest po kolei, wymienione są przyczyny, które są jakby największymi przeszkodami. Ale pani redaktor, ale na którym miejscu? Nieprawda. Aborcja w raporcie IBRIS, raporcie Onetu, który prowadził IBRIS, znajduje się na 7 bądź 8 miejscu. To może pani przeczytała inne badanie niż ja prezentowałam. 57% kobiet uważa, że ten wyrok zniechęcił kobiety i w ogóle rodziny w Polsce do pracy. Ale ta przyczyna, pani redaktor, jest na o wiele dalszym miejscu niż... Nie wiem, pani podaje teraz coś wyrwanego z kontekstu. Ja pani mówiłem o... Ale... To pani tłumaczy, że są różne przyczyny, w związku z którymi podejmujemy bądź nie podejmujemy pewne decyzje. I w tym raporcie, na który się powołałem, odpowiadając na pani pytanie, inne przyczyny są
dlaczego tak, a nie inaczej. Jest z tych przyczyn bodajże 6, kilka, nie wiem, nie pamiętam wszystkich, bo nie umawialiśmy się w tej sprawie dzisiaj, więc na wyrywki wszystkich raportów nie znam. Ale pani rektor, a czy ja stwierdziłem w ten sposób? Stwierdziłem, że w raportach prezentuje się tę przyczynę jako będącą mniej istotną niż te inne, które są wyżej. To jeszcze jeden. Skoro pani ma przed oczami ten raport, mogę pani wszystkie te przyczyny wymienić. No. To jeszcze jeden. A nie chce pani tego zrobić. No właśnie, pani ma przed sobą i pani nie chce tego zrobić, bo pani nie chce, żeby się to nagrało. Ale pani redaktor, pani redaktor, przychodzi pani na konferencję, ja wypowiadam się w innej sprawie, pani zadaje mi pytanie w ogóle nie w sprawie, w której się omawialiśmy, ja się tym na co dzień nie zajmuję. Oczywiście, że może pani to robić. Ja pani odpowiedziałam wedle swojej najlepszej wiedzy z pamięci, że słyszałam o takim raporcie, którym były takie tezy i pani ten raport otworzyła i pani ma przed oczami ten raport w tym momencie, nie ja. Ja nie będę wyciągał teraz telefonu przed kamerami, szperał po raporcie i pani doskonale wie, że w tym raporcie też kilka przyczyn innych jest wyżej, a pani tego nie chce odczytać. No tak jest. Tak jest. Tak jest. Zaraz możemy się... Niezależnie mówić, od wszystkiego realnie możemy się patrząc na kwestię wyroku Trybunału Konstytucyjnego, on w żaden sposób nie zagraża kobietom, które chcą zajść w ciąży, ponieważ Trybunał Konstytucyjny odniósł się wyłącznie do kwestii dzieci, które są chore i które mogły wcześniej, w poprzednim porządku prawnym zostać zamordowane. I dlatego proszę nie manipulować i możecie, jeśli rzeczywiście w niektórych badaniach pojawia się troska i strach przed zajściem w ciążę w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to możecie państwo na siebie zrzucić odpowiedzialność, że wprowadzacie w błąd polskie społeczeństwo i opozycja, która organizowała czarne marsze i manipulowała, kłamała w oczy Polkom, które będą chciały w przyszłości zajść w ciąży. Panie redaktor, nie wiem, nigdy nie sprawdzałem i nie będę sprawdzał. Panie redaktor, czekam na kolejne pytanie. TVN naprawdę tutaj. Tylko 3% badanych wskazuje PiS jako drugą partię wyboru. Jak państwo się do tego odnosicie, że tylko twardy elektorat chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość? Odnosimy się do tego w ten sposób, że jesteśmy przekonani, że dla największej grupy wyborców w Polsce Obóz Zjednoczonej Prawicy będzie partią pierwszego wyboru w dniu ogłoszenia wyniku wyborów i nie żadnym drugim, trzecim wyborem, tylko jest jeden wybór, Zjednoczona Prawica, bo Polacy będą chcieli suwerennego państwa, a nie niemieckich usłużnych polityków u steru władzy. No tak, jesteśmy przekonani, że tak się to wszystko zakończy po głosowaniu w wyborach. Pani redaktor, było tyle sondaży między 15 a 19 rokiem, które sugerowały jakieś dramatyczne zmiany w Polsce. My mamy swój plan, który będziemy realizować jako cały obóz. Jestem przekonany, że ten plan będzie skuteczny i wówczas się okaże, czy te państwa tezy o tym, że jest źle, że tam jakieś sufity są, czy to są tezy wyjęte z palca, czy to są realne, badawcze, dobre hipotezy, które zostaną zweryfikowane w dniu wyborów. A kiedy suwerenna Polska podpisze z PiS-em umowę koalicyjną? Kiedy zostanie umowa podpisana, porozumienie zawarte, zostaniecie państwo na pewno niezwłocznie o tym poinformowani. Dziękuję bardzo.